Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym państwie. Nie spodziewaliście się tego, ale jestem na Białorusi. Jak wiemy, Białoruś jest naszym sąsiadem, ale jest krajem dość dalekim nam, niestety. Mimo że tak naprawdę kulturowo i w ogóle to w zasadzie jesteśmy jak bracia. Dlatego ja postaram się Wam pokazać ten kraj ze swojej własnej strony, swoimi własnymi oczami. Jeśli szukacie przewodnika turystycznego, no to cóż, pewnie go tutaj nie znajdziecie, ale zapraszam razem ze mną do zwiedzania Białorusi. To było troszeczkę mińska z mojej strony, ale teraz jadę w głąb kraju pokazać Wam inne miejsca, bo do Mińska się jeszcze wrócimy. Także zapraszam w podróż. Udało mi się dotrzeć do takiego typowo białoruskiego miasteczka. Mianowicie jestem w Stołpcach. Stołpce liczą około 15 tysięcy mieszkańców, a ja przyjechałem tutaj w jednym celu, który już sobie jakiś czas temu patrzyłem. Mianowicie znajduje się tutaj pewien pomnik. Pomnik pewnego pana, który, jak się też okazało w międzyczasie, wcale nie jest taki unikalny, ponieważ ten człowiek jest bohaterem narodowym Białorusi nadal. I to, że tutaj znajduje się jego pomnik, to nie wcale nic takiego, no wiecie, unikatowego, ale i tak idę go zobaczyć i zaraz Wam powiem, o kogo chodzi dokładnie. Dobra, więc jestem, zaraz Wam pokażę. Tutaj za mną ten pan, który tam świeci, to Feliks Dzierżyński. Feliks Dzierżyński w zasadzie był Polakiem, można tak o nim powiedzieć, jednocześnie był antypolakiem, ponieważ sprzeciwiał się istnieniu Polski jako niepodległemu państwu. Jeden z najważniejszych przywódców wczesnego Związku Sowieckiego. Ale taka inna, może ciekawsza trochę historia, bardziej pogodna dla nas. W Stołpcach przed II wojną światową znajdował się, jakby tutaj była granica Polski. To była ostatnia stacja na drodze jakby do Związku Radzieckiego. Miało tutaj miejsce kilka ataków dywersyjnych Rosjan, a jakby Sowietów, którzy tutaj przychodzili w latach 20. i 30. Ale to, co chciałem powiedzieć, niedaleko stąd mieści się miasto Kojdanów. Jakby taka była jego kiedyś nazwa, dzisiaj nazywa się Dzierżyńsk, nie pytajcie dlaczego. I w tym Kojdanowie i w okolicach założono autonomiczną republikę polską, zwaną potocznie Dzierżyńszczyzną. I w tej Dzierżyńszczyźnie w latach 30. XX wieku stworzono polskie szkoły, polskie instytucje, polskie gazety, promowano polską kulturę i jakby to nie było aż tak kolorowe, ponieważ to wszystko służyło tylko temu, żeby wypracować sobie polskie elity sowieckie, aby później po ataku ewentualnym na Polskę z tej Polski o wiele łatwiej stworzyć państwo związkowe Związku Radzieckiego. No ostatecznie ta Dzierżyńszczyzna nie do końca przetrwała, bo przetrwała tylko 5 lat, ale to taka ciekawostka historyczna na temat okolicy. Jeśli komuś nie do końca podobają się zbrodnie komunistyczne, to w Stołpcach można również znaleźć piękną cerkiew, cerkiew Świętej Anny, zbudowaną w 1825 roku z fundacji Czartoryskich, których notabene właśnie Stołpce były jednym z wielu oczywiście majątków. Mamy tutaj piękną bramę
z dzwonnicą. Tam na górze widać, że te dzwony są jeszcze dość stare. Pięknie pomalowane na niebiesko. Tutaj jeszcze jakiś budynek parafialny. Naprawdę bardzo, bardzo ładna cerkiew. Stoi mi po raz pierwszy łapać stopa na Białorusi. Tam za mną może widać most, może nie. W każdym razie tam jest już rzeka Niemen i jeśli nic się nie zatrzyma przez jakieś, nie wiem, 5-10 minut, to będę musiał tam iść w stronę Niemena i tak dalej. Ale liczymy na to, że zaraz coś mi się tutaj zatrzyma. Ludzie, którzy mnie wzięli na stopa, powiedzieli: chodźcie, zawieziemy do miru, bo tak. Więc jestem tutaj, zamek wygląda w ten sposób. O, piękniusi, nie? Prawdę ładny, odbudowany, odrestaurowany. Idziemy do środka. Nie jest to najstarsza część zamku, a można nawet stwierdzić, że najnowsza. Otóż zamek został zbudowany w roku, jakby na przełomie XV-XVI wieku przez Jakuba Illinicza. To jest jego makieta. Bo każdy zamek, nie wiem czy tylko na Białorusi, czy w ogóle wszędzie, posiada swoją makietę wewnątrz, co jest no dość śmieszną opcją. W 1568 roku zamek przechodzi pod władanie Radziwiłłów, za których to przeżywa najlepszy okres w swojej historii, choć cały czas jest w cieniu zamku w Nieświeżu. W historii zamku są też niestety czarne karty. Otóż za okupacji hitlerowskiej zostaje on przemieniony w getto. Do zamku sprowadzani są nowi lokatorowie w postaci Żydów z całej okolicy. Doznaje on też niewielkiego remontu, podczas którego na murach pojawia się m.in. drut kolczasty czy wartownie z karabinami maszynowymi. Można jednak przeczytać historię, według której mimo tych nowych ograniczeń udaje się kilku więźniom uciec z getta, za co pozostałych spotykają niemiłe konsekwencje. Po II wojnie światowej zamek popada w totalną ruinę. Dopiero w 2000 roku zostaje wpisany na listę UNESCO i od tego momentu przez kilka lat ciągnie się remont służący dostosowaniu go do potrzeb turystycznych. Remont finansowany jest z pieniędzy zarówno Republiki Białorusi, jak i z funduszów UNESCO. W środku możemy podziwiać kilkanaście sal z ekspozycją, którą stanowią oczywiście nieoryginalne elementy, ale wpasowujące się mniej lub bardziej w klimat całego kompleksu. Ktoś tutaj sobie zrobi ze mnie żarty, bo muszę wejść po wieży na górę z plecakiem. Zobaczymy. To nie wyjdzie. Wątpię, żebym to zrobił. Nie wiem, ile wam się udało zobaczyć zamku w środku, ale powiem wam, że jest całkiem przyjemny, całkiem fajny. Przypomina trochę zamek w Trokach, nie wiem, czy ktoś z was był, jeśli tak, no to trochę podobny, ale na pewno warto tu przyjechać, bo wygląda to no całkiem fajnie. Ekspozycja, z tego co czytałem, miała być beznadziejna, wiecie, zrobiona tam z kartonu i plastiku, a była całkiem fajna. Jakby te zbroje, czy tam jakieś miecze, ja się nie znam na orędziu, ale wyglądało to ok. Także polecam zamek w Mirze i ja zaraz
coś bym zjadł i udaję się do jeszcze jednego zamku. Może mi się uda dzisiaj wyrobić, zrobić dwa, zamek w Nieświeżu.